Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś będziemy rozważać niełatwą scenę z Ewangelii, gdzie uczniowie, niektórzy opuszczają Chrystusa, zgorszeni słowem, że mają spożywać ciało Syna Człowieczego, że mają Mu ufać w pełni. I odchodząc, uczniowie mówią: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? I część uczniów odeszło. Po prostu Chrystus nie biega za nimi, nie prosi na kolanach: zrozumcie, o co mi chodzi. Nie tłumaczy, nie przyciąga, tylko w wolności pozwala odejść. Wydaje mi się, że jest to Ewangelia na czasy dzisiejsze, gdy wielu, wielu traci sens, traci poczucie przynależności także do wspólnoty Kościoła, nawet na najwyższych szczeblach, nawet wśród takich, którzy otrzymali wielkie wyróżnienie bycia drugimi Chrystusami, czyli, mówię wprost, no, wyświęconych osób. Także i oni, niektórzy tracą wiarę, bo się pogubili. I może i współcześnie są ludzie, którzy: trudne jest to wszystko, co Kościół proponuje. Któż tego może słuchać? To jest nierealne w czasie dzisiejszym, by wytrwać, by chodzić co niedzielę do kościoła, modlić się, być wiernym jednemu współmałżonkowi, zakładać rodzinę, by to życie przeżyć w taki sposób, jak Ewangelia, czyli Kościół, proponuje. Któż tego może słuchać? Ale pada w końcu pytanie do najbliższych uczniów, do apostołów. Czyż i wy chcecie odejść? Pyta Chrystus najbliższych i ukochanych. I święty Piotr odpowiada: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I my dziś z głębi naszej wiary zapewniamy Chrystusa, że gdzie pójdziemy? Tylko On jest źródłem życia. Jest nieszczęściem odejść od źródła światła, życia i dobra, i piękna. I już dziś deklarujemy naszą wiarę, miłość, zaufanie. I gdzie pójdziemy? Gdzie nam będzie lepiej? Jak przy Chrystusie? I umocnieni w wierze tak mocno postawą świętego Piotra, dzięki łasce Bożej, pragniemy i my wytrwać przy Chrystusie. To jest clue czterech ostatnich Ewangelii. To jest podsumowanie sierpnia i dobry początek pod rozpoczęcie roku szkolnego. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże! No.